Fundacja OnWater.pl opracowała trasę i zaprojektowała specjalne tablice informacyjne wzdłuż szlaku Odry. Ułatwiają i wzbogacają indywidualne zwiedzanie najciekawszych atrakcji wrocławskiego węzła wodnego. Zainspirowani tym faktem, pasjonaci z Wrocławskiego Klubu Przewodników zainicjowali zimowymi spacerami cykl wycieczek po nabrzeżach i wyspach wrocławskiej części Odry. Wrocławianie pod koniec XIX wieku postanowili stworzyć oddzielną drogę wodną, drogę wielkiej żeglugi i zaczęto budować między innymi kanał miejski. A żeby dostać się do Starej Odry i później do kanału miejskiego, trzeba było właśnie stworzyć tutaj tę ze szczytnik. Główny nurt Odry znajduje się za wyspą. Ten kanał jest cichy i spokojny. Jest to doskonałe miejsce dla statków. Mamy tutaj wspaniałe Muzeum Odry. Boom na zagospodarowanie tej części Wrocławia to jest przełom XIX-XX wieku. Wrocławianie postanawiają wybudować kolejną z przepraw. Most wiszący, który w swojej historii miał taki epizod, że był mostem podpartym. Mosty młyńskie, przy których stoimy, to jest jedna z odnóg dawnego szlaku bursztynowego. To tędy wiedzie Droga Królewska Via Regia. Wyspę Słodową też nazywano Wyspą Bielarską. Skąd ta nazwa? To jest miejsce, gdzie w dawnych czasach pracowali bielarze. Czyli ci, którzy wyprawiali płótna. Wiele różnych specjalności rzemieślniczych koncentrowało się tutaj i wykorzystywało właśnie siłę Odry. Zadają 100 dodatkowych pytań, więc naprawdę to było fascynujące.